No i witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku takim pogawędkowym. Dawno tak nie było, ostatnio to były z Rings of Power, z które dostałem ostrzeżenie na YouTubie, które jest niezasłużone, ale już mi zeszło. I dzisiaj, jeśli tego nie zostanie to zdjęte, porozmawiamy o Eurowizji, tegorocznej przede wszystkim. Wiem, że już troszeczkę dni minęło, bo to było w sobotę, jest czwartek, nagram pewnie też, kiedy to zobaczycie. W tle leci piosenka chorwackiej, która wystąpiła na tej Eurowizji. No i ogólnie do tej pory trwają kontrowersje od tych paru dni o tym, że to Finlandia powinna wygrać, a nie Szwecja, która wygrała. No w sumie tak było, teraz się wypowiem o tym, no moim zdaniem cała ta Eurowizja to już jest po prostu polityka. I jeśli powiedzmy jest jakaś sytuacja, oto dany kraj jest raczej najbardziej pewny, że wygra. Tak jak to, że teraz tak niespodziewanie w przyszłym roku ABBA ma swoje 50-lecie, no i Szwecja wygrywa. A jeszcze najlepsze było to, na przełomie historii, że kiedy ABBA miał swoje 10-lecie, to też wygrała Szwecja wcześniej Eurowizję, miała swoje 25-lecie, to też wygrała Szwecja. No to troszeczkę jest podejrzane. No i oczywiście to, że jury tak dowalili tymi punktami, te 12. Mnie sama sprawa jury jest na Eurowizji mega kontrowersyjna, ponieważ no taki jury albo ocenia politycznie, na przykład zawsze San Marino, na przykład, albo inne kraje zagłosują na jakiś tych, na przykład San Marino na Włocha zawsze zagłosuje, albo inni na tych. To jest zawsze. Nie było chyba nigdy takiego razu, że to są takie polityczne głosy, ale też ci jury patrzą bardziej na ze strony jakby nauczyciela muzyki, aniżeli ze strony takiego widza, takiego pospolitego słuchacza, który sobie puści radio. No i co, ta piosenka tej Loren, co wygrała, no to jest taki generyczny typ piosenki. No ludzi nie obchodzi, kto tam coś śpiewa, może to niektórych obchodzi, nie powiem. Mi się sama piosenka dla mnie to jest taki kolejna wzięta z ogrzewany kotlet, dla mnie ta piosenka jest. Nic takiego świeżego nie wprowadziła do muzyki, a jednak wygra. No bo wiadomo, jury de facto tą piosenkę wygrali, bo 340 punktów, a Finlandia, która miała jakieś szanse, dzięki głosom telewidzów, miała 170 chyba po głosach jury, więc de facto Szwecja miała już dwa razy większą przewagę. A taka Finlandia, która zrobiła drugie miejsce w historii, jeśli chodzi o liczbę punktów telewizyjnych, nawet mimo tego nie miała szans wygrać. Fakt! Szwecja miała drugie miejsce w punktach od telewidzów, a obstawiam, że pewnie głównie dlatego, że była to osoba znana, która wcześniej była na Eurowizji i wygrała, i część ludzi po prostu tak na nią głosowała, bo ją znało. Taki jest po prostu powód, dlaczego też dostała tyle głosów. No i kolejna rzecz, no ja bym na przykład, co ja bym zmienił na Eurowizji, to zrobiłbym dwie nagrody. Nagroda od jury, że jest osobna nagroda za zwycięstwo w punktach od jury, osobna nagroda za zwycięstwie od punktach od telewidzów, albo po prostu zrobić tylko punkt od telewidzów, taka opcja, że nie ma punktów od jury. Albo zostawiam się te dwie kategorie, co mnie byłoby troszeczkę lepsze. De facto byłyby dwa miejsca do organizowania, ale by się jakoś tam dogadało, albo po prostu zrobić, że punkty jury mają mniejszy wpływ na ocenę niż tak jak teraz, że 50 na 50. Na przykład 30 do 70, coś takiego. Że większy wpływ na mają tu telewidzowie, aniżeli jury, których jest 5 na dany kraj. Więc troszeczkę no to, że tam powiedzmy 37 razy 5, no tam 180 osób decyduje, kurde, jaka piosenka wygrywa, a nie jest jakaś mega popularna, bo większość, i tak większość piosenek z Eurowizji znika, że może parę się przebije przez te kilka, przez ostatnie 23 lata, no nie wiem ile piosenek się przebiło, z tych wszystkich można naprawdę bardzo łatwo policzyć, nie jest tego zbyt wiele, że większość po prostu jest zapominana. No ale bo jak większość jest po prostu takim generycznym odgrzewanym kotletem, no to co się dziwić. No i co? Albo na przykład zrobić coś takiego, tak jak to, albo po prostu takiego można wprowadzić jeszcze. Nie wiem, no, że jakoś do tych jury, żeby nie tylko były tak polityczni, no bo kurde, wiadomo, nie, jak to wszystko pójdzie. No i też na pewno niektórzy jury tak głosowali, no, nawet jak nie politycznie albo coś, żeby, albo na przykład, żeby ABBA miała swoje święto w Szwecji, te swoje 50-lecie, to pewnie głosowało, zagłosujemy sobie na odwal, nie na bezpieczniejszy ten i tyle. No i jakaś kolejna zasada, którą prowadził, no to na przykład, że jeśli jakiś
powiedzmy, wykonawca X, powiedzmy nawet z Polski, wygrał Eurowizję, no to nie może zostać kolejny raz posłany, bo już ma jakąś wyrobioną markę, nawet jeśli mówi się, że Eurowizja zabija takich wykonawców, tak jest przesąd, że ten to wygra, to raczej zbyt wiele nie osiągnie. Ale nie zawsze tak zdarza, no ale takie coś zrobić. Ale powiedzmy, jakby Y z Czech poszedł na Eurowizję i by nie wygrał, to następny raz może zostać ponownie posłany, po prostu nie wygrał, nie? I żeby był jakiś coś innego, a nie, że jak ktoś raz wygra, no to jeszcze raz sobie idzie i tak posyłać w tej wewce. No co, przecież może co, Szwecja w przyszłym roku z Abbe pośle, tak, bo coś innego. Uważam ogólnie za bezsensne niektóre zasady. Oczywiście, chyba to by było na tyle, musimy napisać w komentarzu swoje zdanie na ten temat. Według mnie, no, Finlandia bardziej wpada w ucho, jest taka do zapamiętania, bo była czymś innym, aniżeli ta Szwecja. Nawet Chorwacja, która teraz mówię, słuchacie, o wiele jest łatwiej jest bardziej zapamiętywalna niż generyk szwedzki, nie? Albo innych tych państw. Ci balady i te inne bzdety. No i cóż, możecie napisać swoje zdanie w komentarzach, powtórzę to, możecie sobie łapkę w górę, komentarz, właśnie subskrypcję, a ja z wami żegnam, do zobaczenia, na razie.